Cześć, tu Luke for Book i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie listopada. Udało mi się przeczytać 19 książek, ale dwie to były bardziej naukowe z mojej pracy, z tym czym się zajmuję, czyli dotyczyły głównie coachingu, gdzieś tam metod, teorii, więc tych Wam nie będę przedstawiać, natomiast przedstawię Wam 17 pozostałych. Mam nadzieję, że coś może z Was z tego zainteresuje. Żeby już nie przedłużać, bo obawiam się, że 17 może być to długi filmik, zaczynamy. Pierwsza książka, słuchajcie, jaką przeczytałam, to był Czerwony notes Sophie Lundberg. Jest to taka książka obyczajowa, która pokazuje retrospekcję przez całe życie. 96-letnia Doris wspomina swoje całe życie, wracając do notesu z adresami i osobami, które gdzieś tam towarzyszyły jej przez całe życie. Przy większości z nich oczywiście ma dopisek zmarły. Jedynie jej siostrzenica żyje i chce jej przekazać a nawet nie bezpośrednia siostrzenica, tylko córka siostrzenicy żyje i ona chce jej przekazać tą całą wiedzę, tą jakby powiedzieć te swoje wspomnienia, tą spuściznę, historię. I spisuje dla niej historię swojego życia, oczywiście historię, która też jest powiązana, tak, z wnuczką tej, z córką tej siostrzenicy. Więc mamy tutaj i lata przedwojenne, początek XX wieku i gdzieś lata wojenne i powojenne. Świetna taka obyczajowa historia, świetnie się to czyta, lekka, przyjemna, polecam. Kolejna książka, jaką przeczytałam, to jest Dama z walką Pauliny Kuzawińskiej. Jest to trzeci tom serii o Madeleine Hyde. Mamy tutaj taki kryminał retro. To, co mnie urzeka w całej tej serii, to jest ta właśnie mroczna Anglia. Ten mrok, mgła, wrzosowiska, ocean, tajemnica, jakaś zbrodnia. Ale wszystko, co toczy się wokół tej mgły. No i oczywiście śledztwo prowadzone w stylu Sherlocka Holmesa, ale nie przez mężczyznę, a przez młodą kobietę. Więc ciekawa przy okazji Dama z walką to już według mnie książka, która trochę zamyka tą serię, bo bardzo dotyczy osobiście głównej bohaterki, czyli Madeleine Hyde, jej historii, jej pochodzenia. Kolejna książka to jest Topiel Jakuba Ćwieka. Książka, która niby ma być kryminałem, natomiast dla mnie jest to bardziej książka taka obyczajowa z elementami gdzieś tam kryminału, ale świetnie się to czyta i głównie dotyczy cała fabuła czasów wielkiej powodzi, czyli roku 1997, tego jak właśnie to wyglądało gdzieś tam w miejscowościach górskich. Tu akurat mamy Głuchołazy, czyli opolskie, niedaleko Nysy. No i gdzieś tam nastolatkowie, jak oni do tego podchodzili, jak to przeżywali, co się wydarzyło też i jak tą powódź jakby wykorzystali też w tej jakby kryminalnej sprawie. Tutaj jakby to już zapraszam Was do lektury, ale książka jest lekko napisana, świetnie się to czyta. Jeśli ktoś też przeżył powódź tysiąclecia jak ja, no to tak jak mówię, to ma trochę taką retrospekcję i fajnie wrócić i przypomnieć sobie. Kolejna książka, którą przeczytałam, czwarta, to jest Bezgwiezdne morze, Erin Morgenstern. I tutaj w ogóle już to nie jest kryminał, czyli tak jak wcześniejsze, to nie jest też obyczajówka, ale to jest trochę takie magiczne fantasy. Ta
taka baśń, można powiedzieć. Cała akcja toczy się wokół książek, ale bym nie powiedziała, że wokół książek, ale bardziej wokół opowieści. A każda opowieść to jest w zasadzie jedno życie ludzkie, bo każde życie jest taką historią, taką opowieścią, która jest no właśnie tak fantastyczna, że jest jak książka. I też każdy z nas chciałby być zapamiętany, czyli nawet jak jego życie się skończy, to żeby ta opowieść dalej trwała. I tutaj trochę ta książka o tym jest, przy czym mimo tego, że gdzieś u góry mamy realny świat, to w podziemiu jakby jest ten świat opowieści. I jest on ciekawie przedstawiony, trochę jest to taka magiczna opowieść, świetnie się to czyta, i można, tak jak mówię, przenieść się w ogóle w inny świat. Więc jeśli ktoś lubi tego typu książki, to gorąco polecam. Kolejna książka to jest Czarne Morze Karoliny Macios, piąta. To, powiem Wam, jest taka powieść psychologiczna, bym powiedziała, stricte. Dlaczego psychologiczna? Dlatego, że tutaj mamy gdzieś tam może nie walkę, ale poszukiwanie przez bohaterkę powodów zachowania się wobec niej rodziny, męża, znajomych. Jej też obawę, że coś jest z nią nie tak i gdzieś tam szuka w sobie przyczyny. Też stara się przypomnieć sobie jakieś traumy z dzieciństwa. Ale też poszukuje właśnie przyczyn, dlaczego osoby, które są jej bliskie, zachowują się w pewien określony sposób. Jak to się zakończy też, bo tutaj też mamy jakiś tam wątek taki, bym powiedziała, kryminalny, no to tutaj zachęcam do lektury. Też książka, którą naprawdę dobrze się czyta, jest dosyć krótka. Jeśli ktoś lubi takie powieści, gdzie nam się miesza, czyli co jest realne, a co jest gdzieś tam takie irracjonalne, wymyślone, no to tutaj zachęcam do Czarnego Morza. Kolejna książka, szósta, to jest Zbawiciel Leszka Hermana. Jest to kolejny tom serii, która dzieje się w okolicach Szczecina, dotyczące dziennikarki i architekta Igora oraz ich angielskich przyjaciół. Ta część dzieje się głównie w Szczecinie, dotyczy gdzieś tam tajemnic czasów II wojny światowej, ale też mamy taki wątek zamachów terrorystycznych, więc raczej przyznam szczerze, że poprzednie części mi się bardziej podobały, typu Sedinum, typu Latarnia Diabła, Biblia Diabła, przepraszam, Latarnia Umarłych. Ta część też jest dobra, natomiast tak jak mówię, poprzednie mi się bardziej podobały. Kolejna książka to już nie jest powieść, to jest reportaż rodziny himalaistów Katarzyny Skrzydłowskiej, Kalukin i Joanny Sokolińskiej. Książka, słuchajcie, która pokazuje z innej strony to, co przeżywają te rodziny himalaistów. To jak one funkcjonują, jak, nie wiem, ci mężowie bądź żony, bo to też już nie bywa, właśnie jadą zdobywać te najwyższe szczyty górskie, co oni przeżywają, te najbliższe osoby, jak się czują, czy te związki są w stanie przetrwać, jak te osoby się czuły i jak wyglądało życie tych rodzin, jak część tych himalaistów zginęła, tak? Więc jak się czuły po śmierci tych bliskich osób, jaka była więź między w rodzinie, tak, między małżonkami czy między partnerami. Powiem Wam bardzo ciekawe, bo pokazuje też jakby życie poszczególnych himalaistów, jakby z naszego polskiego, bym powiedziała, podwórka, ale też oprócz właśnie
gdzieś tam sukcesów, albo jak wyglądało życie, jakimi byli osobami, jakie mieli charaktery, osobowości, no to też pokazuje właśnie życie i relacje oraz perspektywę tych partnerów, żon, dzieci, właśnie na tych, na swoich ojców, czy tam matki, które, czy którzy zdobywali Himalaje. Więc bardzo ciekawe, świetnie się też to czyta i trochę otwiera oczy i powiem Wam, można wyciągnąć taki wniosek, czyli jakie osoby, czyli jakie cechy charakteru często sprawiają, że dana osoba chce zdobywać te szczyty i jest to dla niej najważniejsze na świecie. Więc to jakby taka odskocznia, czyli nie powieść. Kolejna, ósma już, to jest Syryjska legenda Wojciecha Kulawskiego. Jest to powieść z cyklu literatury przygodowej. Trochę tak jak Indiana Jones, tylko tu się dzieje wszystko w Syrii. Akcja zaczyna się w Szwajcarii, kiedy nagle pojawia się osoba, która niby odnalazła listę skarbów nazistowskich, które są ukryte w Syrii. No i rusza ekipa archeologów, którzy mają odkryć, gdzie są ukryte te skarby. Mają do rozwiązania jakieś zagadki, czyli trochę tak jak Indiana Jones, i po rozwiązaniu każdej zagadki dostają jakby kolejną gdzieś tam wskazówkę, gdzie znajduje się to miejsce ukrycia skarbów. Czy są te skarby, czy odkryją te skarby, no to tu już zachęcam Was do lektury. Wartością dodaną tej książki jest to, że nie tylko jakby jest ta akcja przygodowa poszukiwania skarbów, ale też mamy opis jakby Syrii, traktowania kobiet w Syrii, jakie są relacje ogólnie. Dodatkowo jest opisana Syria w przededniu wojny domowej w Syrii, więc też jakby można gdzieś tam coś z tej książki wynieść. Kolejna książka to też nie powieść, to coś z pogranicza psychologii, medytacji, poradnika. To jest Uzdrawiająca moc uważności Jana Kabat-Zinna. Książka, słuchajcie, którą jak czytałam, szczególnie, że tak jak mówię, też wcześniej czytałam mnóstwo literatury, nawet w tym miesiącu, dotyczącej gdzieś tam coachingu, psychologii, no to ta książka, czyli Uzdrawiająca moc uważności, jeszcze bardziej mnie utwierdza w tym, co też robię dodatkowo, czyli właśnie w coachingu. Coaching czy psychoterapia polega głównie na słuchaniu drugiej osoby i poprzez jakby pytania nakierowywanie ją na coś, a czasami nawet nie nakierowywanie, tylko żeby jakby ta osoba sama znalazła rozwiązanie swojej obecnej sytuacji, umiała podjąć decyzję, żeby to była jej decyzja, jej wybory, żeby potrafiła odnaleźć siebie, swój cel. I ta książka pokazuje, że właśnie na tym to polega, tak? Przy czym, że właśnie jeśli poświęcamy tą uwagę, ale nie tylko drugiemu człowiekowi, czyli że, wiecie, szczególnie w obecnych czasach, kiedy żyjemy w takim pędzie szybko, szybko, to nawet nie potrafimy drugiej osoby słuchać, tak? Nie wiem, że wyłączamy wszystko inne, nie wiem, wyłączamy komórkę, telewizor, komputer, włączamy wszystkie pozostałe dźwięki i jesteśmy skupieni na tej drugiej osobie, tak? Czasami nawet nam się to udaje, ale jeszcze trudniejsze jest, słuchajcie, wejście w głąb siebie, wsłuchanie się siebie samego, czyli co jest we mnie, tak? I ta książka pokazuje, że często słuchanie swojego wnętrza, słuchanie odgłosów, nie wiem, swojego umysłu, swojego ciała nawet, bo ciało często nas informuje, że coś jest nie tak, to sprawia, że właśnie to jest ta uzdrawiająca moc, ponieważ nagle znikają jakieś nawet nam problemy zdrowotne, ale też głównie takie problemy ze stresem, z psychiką. Ma to bardzo duży wpływ gdzieś na nas, tak? Więc
warto tą książkę przeczytać. Autor często się jakby powtarza, tak, ale na tym głównie polegają pisanie takich poradników, że w zasadzie jedną i tą samą radę przedstawia się w różny sposób, innym językiem, ale chyba to jest po to, żeby gdzieś tam ten przekaz dotarł do czytelnika. Kolejna książka to już powieść, 10. książka, przepraszam Was, napiję się. I tu jak widzicie znowu mój kubek, bo tyle książek czytam, że później wyglądam tak. Kolejna książka to Paprokany Pauliny Świst. Paprokany, czyli wiecie, kryminał, ale gdzie mamy też dużo przemocy, dużo seksu, taką właśnie, bym powiedziała, mocną relację między bohaterką a komisarzem i rozwiązywanie tego śledztwa. Książka, którą bardzo się szybko czyta, w której, no jeśli ktoś lubi takie mocne kryminały, gdzie jeszcze są jakieś sceny seksualne, no to na pewno mu się spodoba. Ja to sobie wzięłam jako taką odskocznię, powiem. 11. książka to jest Cherub Przemysława Piotrowskiego. Jest to, słuchajcie, kryminał, który dla mnie, no, z tych trzech, które zostały wydane, czyli Piętno, Sfora, Cherub, no jest według mnie jedną z tych lepszych części. W Cherubie oczywiście znowu mamy Igora Brudnego, komisarza, który znowu przyjeżdża do Zielonej Góry i tutaj odkrywa tak makabryczne gdzieś tam zbrodnie, które są tak inscenizowane, tak przedstawiane, że wszyscy są aż przerażeni, którzy badają te sprawy, że jest taka okrutna przemoc. I kto jakby za tym stoi, czy jest to znowu związane z przeszłością Igora Brudnego i z sierocińcem Cherubinek, czy jednak jest już to coś innego. Mamy tutaj też motyw przemysłu takiego nielegalnego, seksualnego, handlem też ludźmi. Więc naprawdę powiem Wam, no świetny kryminał, dodatkowo słuchajcie, świetnie się to czyta. Jeśli ktoś lubi takie mocne kryminały, no to na pewno spodoba mu się Cherub i w ogóle cała seria, czyli Piętno, Sfora, Cherub, polecam. Kolejna książka ma ciekawy dosyć tytuł, czyli Książka, której nie przeczytasz. Tytuł wynika z tego, ponieważ główny bohater jest osobą, która pisze książkę, ale której się to nie do końca udaje. Jest synem bogatych rodziców, żyje, można powiedzieć, pod takim kloszem, nigdy nie pracował. Jego w zasadzie jedynym zajęciem to jest niby pisanie tej książki, oprócz tego oczywiście imprezowanie ze znajomymi, gdzieś tam narkotyki, alkohol. Ale ma tą wizję, że kiedyś będzie, tak, chciał być tym sławnym pisarzem. I coś się wydarza, niby ta książka jego nagle jest wydawana, staje się popularny, ale o co tutaj chodzi, dlaczego tak się stało i czy to rzeczywiście ta książka jest popularna, czy jest to tylko jakaś halucynacja albo manipulacja, no to tutaj zachęcam Was do lektury. Nie jest to gruba lektura, jest dosyć cienka, a bardzo dużo można wyciągnąć z niej refleksji dla siebie, też takich spostrzeżeń dotyczących ogólnie, tak, gdzieś tam życia, rodziny. Bardzo mocno jest ukierunkowana na relacje rodzinne. Takiej bym powiedziała bardzo bliskiej rodzinie, czyli dzieci i rodzice. Kolejna książka, 13. To jest Chłopiec z lasu Harlana Cobena. Słuchajcie, nie jest to standardowy thriller Harlana Cobena, więc jak myślałam, że już znam styl Harlana Cobena po przeczytaniu gdzieś tam wielu jego książek i byłam pewna, że to będzie znowu podobna w podobnym schemacie takiego standardowego thrillera psychologicznego, to ta książka mnie zaskoczyła. To jest, powiem Wam, bardziej książka psychologiczna,
a dopiero później, można powiedzieć, thriller na drugim miejscu. W zasadzie tu nie ma czegoś takiego, że mamy takie napięcia, tak jak w innych książkach Harlana Cobena. Tutaj cała książka jest skupiona wokół postaci Wilda, czyli dziki. Jest to imię obecnie dorosłego już mężczyzny, ale w przeszłości chłopca, który wiele czasu spędził żyjąc samotnie w lesie. To jego przeżycie z przeszłości, czyli to, że gdzieś tam sam wychowywał się w lesie, spowodowało, że dalej jest bardziej odludkiem, lubi też dalej mieszkać właśnie w lesie, tam spędzać czas, tam nawet iść na całą noc. Nie lubi dużych domów, dużej przestrzeni, chodzi mi w jakichś zamkniętych, tak, domach, mieszka w takiej kapsule, a najczęściej to i tak jak mówię, woli iść gdzieś tam do lasu i las to stanowi jakby taki jego żywioł i też zachował jakby takie pierwotne instynkty i dzięki temu, no, w wyniku tam wydarzających się różnych sytuacji też będzie sobie potrafił poradzić. Natomiast ta książka to jest głównie poszukiwanie przez niego swojego miejsca na ziemi, swojej tożsamości, tego, czy właśnie zawsze będzie sam, czy jego miejsce jest w tym lesie, czy jednak jest gdzieś dla niego gdzie indziej miejsce, tak, czym się ma zająć, czy będzie zawsze samotnikiem. I cała książka jest wokół niego skupiona, a oprócz tego mamy gdzieś tam wątek polityczny, wątek gdzieś tam rywalizacji między nastolatkami, ale tak jak mówię, takim tematem przewodnim to jest ten Wilde. I według mnie nie jest to thriller, tylko tak jak mówię, bardziej jest to powieść taka psychologiczna. Dobrze się to czyta, tak jak wszystkie książki Harlana Cobena. Natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś się spodziewa standardowego thrillera Harlana Cobena, to na pewno nie jest to, ale jest to książka, która zainteresuje te osoby, które lubią książki psychologiczne. Kolejna, 14, to jest manuskrypt Wojciecha Uszoka. Też książka, po której spodziewałam się, bo tak była przedstawiana jako literatura grozy. Natomiast tak naprawdę to nie jest literatura grozy, to jest bardziej powieść w stylu gotyckim, ale no mnie osobiście nic tam nie straszyło. Książka, która dzieje się w trzech wymiarach czasowych, jest to wiek XVII, zaraz po zakończeniu II wojny światowej oraz lata, tutaj już 2013. Mamy tutaj motyw alchemika, mamy tutaj gdzieś tam sytuacji najazdu tak Rosjan na ziemię Dolnego Śląska, ale główny motyw, taki przewodni, to jest nieśmiertelność, czy rzeczywiście to ta chęć bycia nieśmiertelnym, życia jak takiego wiecznego, to jesteśmy w stanie dlatego poświęcić wszystko i zrobimy wszystko, żeby być nieśmiertelni, czy jednak ta nieśmiertelność jest tego warta i jak by wyglądała ta nieśmiertelność nasza, czyli gdybyśmy żyli powiedzmy 300, 400, 500 lat. Więc pod tym względem książka jest ciekawa, jest fajnie napisana, natomiast tak jak mówię, no nie jest to według mnie gotyk. Znaczy nie jest to literatura grozy, tylko tak jak mówię, bardziej gotyk, ale książka jest, słuchajcie, niesamowicie wydana i warto ją mieć na swojej półce nawet dla tego wydania. 15. książka to jest coś, co sobie wzięłam, żeby poczuć już klimat świąt. To jest I przemówiły ludzkim głosem Jagny Kaczanowskiej. Słuchajcie, jest to zbiór opowiadań takich świątecznych, które wprowadzają nas w taki nastrój świąteczny, czyli oczywiście przed świętami gdzieś tam mamy jakieś problemy, sytuacje do wyjaśnienia, konflikty,
ale oczywiście zbliżają się święta, coś się wydarza i nadchodzi jakaś zmiana w nas, w naszych bliskich. No i tutaj to, co jest ciekawe i takie trochę inne, to, że do tych wszystkich zmian przyczyniają się zwierzęta. Jest to zbiór takich opowiadań, gdzie właśnie mamy i kota, i chomika, i osiołka, i wiele różnych jakby tam zwierzątek, które, przez które jakby dzieje się ta, dokonuje się ta zmiana. Taka, wiecie, żeby wprowadzić się w nastrój świąteczny do przeczytania. Lekka literatura. Kolejna książka, 16, to jest znowu kryminał, to jest dziennikarz Macieja Kaźmierczaka. Jest to debiut też tutaj autora Macieja Kaźmierczaka i według mnie ta książka ma potencjał. Według mnie trochę było za dużo wątków, ponieważ cała książka dotyczy dziennikarza, który prowadzi niby śledztwo dziennikarskie dotyczące jednej z aktorek, która uważa, że jest molestowana i że była wykorzystana seksualnie. Czyli motyw jakby ciekawy, ale bardzo dużo części książki jest poświęcone gdzieś tam podbojom takim seksualnym, zdradom tego dziennikarza w stosunku do swojej stałej partnerki i tego jego dylematu, że właśnie nie potrafi się tego wyzbyć. Natomiast trochę za mało jest odnośnie tego całego śledztwa dziennikarskiego, tej części kryminalnej. Sama ostatnia jakby część i końcówka, gdzie tam właśnie przyspiesza, gdzie jest rozwiązanie zagadki, gdzie nagle dużo się dzieje, no jest rewelacyjna, ale tak jak mówię, ta pierwsza część, no to według mnie trochę za dużo tego motywu, natomiast jeśli ktoś lubi tego typu książki, no to również zachęcam. I ostatnia książka z takich powieści, którą przeczytałam, to jest coś, co sobie też wzięłam lekkiego na poprawę humoru. Gdzieś tam przed weekendem, w ostatni dzień listopada i powiem Wam, przeczytałam naraz i świetnie się bawiłam. I książka jest rewelacyjna na stres, na poprawę humoru, na wyzbycie się po prostu wszystkich problemów z całego tygodnia. To jest najnowsza książka Alka Rogozińskiego, Teściowe w tarapatach. No powiem Wam, świetnie się czytelnik w tej książce bawi. Dodatkowo mamy gdzieś tam historię Opatowa, gdzieś tam skarbu, morderstw, oczywiście wplątania się tych teściowych w różne tarapaty, tak jak tytuł przedstawia, ale to, co jest taką wartością dodaną, to oczywiście świetne dialogi bohaterów, ta konfrontacja podziału, który jest obecnie w Polsce, ale przedstawiona w taki humorystyczny, ironiczny sposób i jak to u Alka Rogozińskiego, że nawet obozy przeciwne potrafią się zaprzyjaźnić i polubić, i się wspierać. Czyli każda z teściowych przedstawia trochę inną frakcję, inną grupę społeczną, ale jakoś dochodzą do porozumienia. Oczywiście mają mnóstwo różnych gdzieś tam tarapatów, przygód, problemów, ale jest to napisane w taki sposób, że uwierzcie mi, że przeczytacie to naraz i będzie to świetna zabawa. Więc takie podsumowanie, ostatnia książka listopada. No i to tyle. Mam nadzieję, że coś Wam się z tego spodobało. Pytanie, czy Wy żeście już coś z tego czytali? Jakie są Wasze opinie na temat tych książek? Ja też jestem bardzo ciekawa. I co na przykład mi polecacie do czytania? To ja z chęcią z tego skorzystam, co warto przeczytać, co Wy żeście przeczytali w listopadzie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!